O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz Twojej boskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. O, udziel mi pomocy i łaski. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, tapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Pierwsza godzina konania na krzyżu. Pierwsze słowo Jezusa. Moja ukrzyżowana dobroci, widzę Cię na krzyżu, jak na tronie triumfu. W chwili, gdy podbijasz wszystko i wszystkie serca oraz przyciągasz je tak bardzo do siebie, że wszyscy odczuwają Twoją nadludzką siłę. Natura, przerażona tak wielką zbrodnią, kłania Ci się uniżenie i w ciszy oczekuje na jedno Twoje słowo, aby oddać Ci cześć i uznać Twoje zwierzchnictwo. Słońce, płacząc, chowa swoje światło, gdyż nie może znieść Twojego zbyt bolesnego widoku. Piekło odczuwa silny strach i w milczeniu oczekuje. Wszystko więc pozostaje w ciszy. Twoja głęboko zraniona mama, wierni Ci towarzysze, wszyscy pozostają niemi i skamienieli widokiem, ach, zbyt bolesnym, Twojego rozdartego i zdeformowanego człowieczeństwa i w ciszy oczekują na Twoje słowo. Twoje człowieczeństwo, pogrążone w oceanie bólu, pośród okrutnych boleści konania, jest tak ciche, że istnieje obawa, iż możesz umrzeć pomiędzy jednym tchnieniem a drugim. Cóż jeszcze? Nawet perfidni Żydzi i okrutni kaci, którzy jeszcze kilka minut temu Ci ubliżali, wyśmiewali się z Ciebie i nazywali Cię oszustem i przestępcą, jak również złoczyńcy, którzy Ci bluźnili, wszyscy milkną i tracą mowę. Prześladują ich wyrzuty sumienia i nawet jeśli próbują rzucić na Ciebie jakąś obelgę, to ta zamiera im na ustach. A gdy wnikam w Twoje wnętrze, widzę, jak Twoja miłość się przelewa i Cię dusi, a Ty nie możesz jej w sobie pomieścić. I przymuszony swoją miłością, która męczy Cię bardziej niż sam ból, silnym i wzruszającym głosem przemawiasz jak Bóg, którym jesteś. Wznosisz swoje umierające oczy ku niebu i wołasz: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ponownie pogrążasz się w milczeniu, zatopiony w niebywałych boleściach. Ukrzyżowany Jezu, jak możliwa jest ta wielka miłość? Ach, po wielu cierpieniach i obelgach pierwszym Twoim słowem jest przebaczenie. Usprawiedliwiasz nas przed Ojcem z tak wielu grzechów. Ach, sprawiasz,
że to słowo wstępuje do każdego uwikłanego w grzech serca. I to Ty, jako pierwszy, dajesz przebaczenie. Ale jakże wielu je odrzuca i nie chce go przyjąć. Twoja miłość szaleje, ponieważ Ty, tracąc rozum, każdemu chcesz dać przebaczenie i pocałunek pokoju. Na to Twoje słowo piekło drży i rozpoznaje w Tobie Boga. Przyroda i wszyscy są zdumieni. Uznają Twoją boskość oraz Twoją nieugaszoną miłość i w milczeniu oczekują, aby zobaczyć, co jeszcze jesteś w stanie uczynić. A to nie tylko Twój głos, lecz także Twoja krew i Twoje rany wołają do każdego uwikłanego w grzech serca. Pójdź w moje ramiona, bo ja Ci przebaczam, a pieczęcią przebaczenia jest cena mojej krwi. Ach, mój kochany Jezu, powtarzaj ciągle to słowo do tylu grzeszników, ilu ich jest na świecie. Błagaj o miłosierdzie dla wszystkich. Daj wszystkim nieskończone zasługi swojej drogocennej krwi. O dobry Jezu, kontynuuj łagodzenie Bożej sprawiedliwości wobec wszystkich i daj łaskę temu, kto znajdzie się w sytuacji, że będzie musiał przebaczyć, ale nie będzie miał siły tego uczynić. Mój uwielbiony i ukrzyżowany Jezu, w ciągu tych 3 godzin najboleśniejszego konania chcesz wszystko wypełnić. I podczas gdy w milczeniu pozostajesz na krzyżu, widzę, że w swoim wnętrzu chcesz za wszystko zadośćuczynić Ojcu. Dziękujesz Mu w imieniu wszystkich. Ty sam dajesz zadośćuczynienie za wszystkich. Prosisz o przebaczenie dla wszystkich i dla wszystkich wypraszasz łaskę, aby nie obrażali się już nigdy więcej. I aby wybłagać to od Ojca. Podsumowujesz całe swoje życie, od pierwszego momentu swojego poczęcia, aż do ostatniego tchnienia. Jezu mój, nieskończona miłości, pozwól mi wraz z Tobą i z rozpaczoną mamą podsumować całe Twoje życie. Podsumowanie życia i boleści Jezusa. Mój ukochany Jezu, dziękuję Ci za te ciernie, które przebiły Twoją uwielbioną głowę, za krew, którą z niej przelałeś, za uderzenia, które w nią otrzymałeś i za włosy, które Ci wyrwano. Dziękuję Ci za całe dobro, które uczyniłeś i wybłagałeś dla każdego, za światło i dobre natchnienia, które nam dałeś i za tyle razy, ile przebaczyłeś nam grzechy popełnione w myślach, grzechy pychy, dumy i samolubstwa. O Jezu, w imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za tak wiele razy, ile koronowaliśmy Cię cierniem, za krew, jaką spowodowaliśmy, że popłynęła z Twojej najświętszej głowy i za te wszystkie razy, kiedy nie odpowiedzieliśmy na Twoje natchnienia. Dla tego całego bólu, który znosiłeś, proszę Cię o danie nam łaski, żebyśmy już więcej nie popełnili w myślach grzechu. Na koniec ofiaruję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swojej najświętszej głowie, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby zrobiły dobry użytek ze swojego rozumu. Adoruję Twoje najświętsze oczy, o Jezu, i dziękuję Ci
za łzy i za krew, które one przelały z powodu okrutnego kłucia cierniami, z powodu obelg, drwin i pogard, które musiałeś znieść w czasie całej swojej męki. Proszę Cię o przebaczenie dla wszystkich tych, którzy używają swojego wzroku, aby Ci ubliżać i Cię znieważać. A dla boleści, które przecierpiałeś w swoich najświętszych oczach, proszę Cię o udzielenie nam łaski, abyśmy już nigdy więcej nie obrażali Cię złym spojrzeniem. Ofiaruję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoich najświętszych oczach, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby ich spojrzenia były skierowane tylko ku niebu i gdyby spoglądali tylko na Ciebie, o Jezu. Adoruję Twoje najświętsze uszy i dziękuję Ci za wszystko, co przecierpiałeś, gdy łotrzy na Kalwarii ogłuszyli Cię wrzaskami i szyderstwami. W imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za wszystkie złe rozmowy, którymi się przysłuchują. I proszę Cię, aby zostały otworzone uszy wszystkich ludzi na odwieczną prawdę i na głosy łaski, i aby nikt Cię już więcej nie obrażał swoim zmysłem słuchu. Ofiaruję Ci wszystko to, co przecierpiałeś w swoim najświętszym słuchu, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby używały tego zmysłu w sposób święty. Adoruję i całuję, o mój Jezu, Twoje najświętsze oblicze i dziękuję Ci za wszystko, co wycierpiałeś z powodu opluć, policzkowania i szyderstw i za to, ilekroć pozwoliłeś, żeby Twoi wrogowie deptali po Tobie. W imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za te wszystkie razy, gdy mamy odwagę Ci ubliżać. A dla tych policzków i opluć proszę Cię, spraw, aby Twoja boskość została uznana, wielbiona i wychwalana przez wszystkich. Właściwie, o Jezu, ja sama chcę obejść cały świat, aby zjednoczyć głosy wszystkich stworzeń i przemienić je w tyle samo aktów chwały, miłości i adoracji. Chcę przynieść Ci serca wszystkich stworzeń, abyś wszystkim mógł przynieść światło, prawdę i miłość, i aby wszyscy mogli poczuć litość dla Twojej boskiej osoby. I gdy będziesz wybaczał każdemu, proszę Cię, abyś nie zezwolił nikomu na ponowne ubliżanie Ci, nawet za cenę mojej krwi, gdyby to było możliwe. Na koniec ofiaruję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoim najświętszym obliczu, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby żadne z nich nie odważyło Ci się ubliżyć. Adoruję Twoje najświętsze usta i dziękuję Ci za Twoje pierwsze kwilenia, za mleko, które ssałeś, za wszystkie słowa, które wypowiedziałeś, za pocałunki, które dawałeś swojej najświętszej mamie, za pożywienie, które przyjmowałeś, za gorycz żółci, za płonące pragnienie, które Cię męczyło na krzyżu i za modlitwy, które wznosiłeś do Ojca. Proszę Cię o przebaczenie za wszystkie szemrania oraz za złe i światowe rozmowy, które prowadzą stworzenia, a także za wszystkie bluźnierstwa, które wypowiadają. Chcę Ci ofiarować Twoje święte rozmowy jako wynagrodzenie za ich złe rozmowy. Umartwienie Twojego smaku jako wynagrodzenie za ich obżarstwo i za wszystkie zniewagi, które Ci czynią nieodpowiednim używaniem języka. Chcę Ci ofiarować
wszystko, co wycierpiałeś w swoich najświętszych ustach, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby nie odważyły Ci się ubliżyć swoim zmysłem smaku i nadużywaniem języka. O Jezu, dziękuję Ci za wszystko i w imieniu wszystkich. Wznoszę do Ciebie hymn odwiecznego i nieskończonego dziękczynienia i chcę Ci ofiarować wszystko to, co wycierpiałeś w swojej najświętszej osobie, aby Ci oddać całą chwałę, którą wszystkie stworzenia oddałyby Tobie, gdyby przystosowywały swoje życie do Twojego. Dziękuję Ci, o Jezu, za wszystko, co wycierpiałeś w swoich najświętszych barkach, za wszystkie uderzenia, które otrzymałeś, za wszystkie rany, które pozwoliłeś otworzyć na swoim najświętszym ciele i za wszystką krew, którą przelałaś. Proszę Cię o przebaczenie w imieniu każdego za wszystkie te razy, gdy jesteś obrażany z miłości do wygody i niedobrymi przyjemnościami. Ofiaruję Ci Twoje bolesne biczowanie, aby Ci zadośćuczynić za wszystkie grzechy popełnione każdym zmysłem i za przywiązanie do własnych upodobań, do zmysłowych przyjemności, do własnego ja i do wszelkich naturalnych rozkoszy. I ofiaruję Ci wszystko to, co wycierpiałeś w swoich najświętszych barkach, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby we wszystkim starały się zadowolić jedynie Ciebie oraz gdyby poszukiwały ukojenia w cieniu Twojej boskiej opieki. Jezu mój, całuję Twoją lewą stopę i dziękuję Ci za wszystkie kroki, które uczyniłeś w swoim ziemskim życiu i za wszystkie te razy, kiedy przemęczyłeś swoje biedne członki, idąc w poszukiwaniu dusz, ażeby przyprowadzić je do swojego serca. Ofiaruję Ci wszystkie Twoje czyny, ruchy i boleści, aby Ci zadośćuczynić za wszystko i za wszystkich. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie działają w uczciwych zamiarach. Łączę swoje czyny z Twoimi, aby je przebóstwić, a przyłączywszy moje czyny do czynów, które dokonałeś w Twojej Bożej woli, Twoim najświętszym człowieczeństwem, ofiaruję je Tobie, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby postępowały w sposób święty i z czystych pobudek. Całuję, o Jezu, Twoją prawą stopę i dziękuję Ci za wszystko, co przecierpiałeś i co cierpisz za mnie, szczególnie w tej godzinie, w której wisisz na krzyżu. Dziękuję Ci za nieustanną i bolesną pracę, którą gwoździe wykonują w Twoich ranach, rozgrywających się jeszcze bardziej pod ciężarem Twojego najświętszego ciała. Proszę Cię o przebaczenie za wszelkie nieposłuszeństwa i bunty, które wywołują stworzenia. I ofiaruję Ci jako zadośćuczynienie za te zniewagi ból Twoich najświętszych stóp, aby Ci oddać całą chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby były Ci podległe we wszystkim. O mój Jezu, całuję Twoją lewą rękę i dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie wycierpiałeś. Za wszystkie te razy, kiedy łagodziłeś sprawiedliwość Bożą, dając za wszystkich zadośćuczynienie. Całuję Twoją prawą rękę i dziękuję Ci
za całe dobro, które uczyniłeś i które czynisz dla każdego. W szczególny sposób dziękuję Ci za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia. W imieniu wszystkich proszę Cię o przebaczenie za te wszystkie razy, kiedy nie dziękowaliśmy Ci za Twoje dobrodziejstwa, jak również proszę Cię o przebaczenie za tak wiele czynów dokonanych bez czystej intencji. Jako zadośćuczynienie za wszystkie te przekroczenia chcę Ci ofiarować całą doskonałość i świętość Twoich czynów, aby Ci oddać całą tę chwałę, którą stworzenia oddałyby Tobie, gdyby Ci się odwzajemniły za te wszystkie dobrodziejstwa. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze serce i dziękuję Ci za wszystko, co wycierpiałeś, czego pragnąłeś i czym gorliwie się zajmowałeś z miłości do wszystkich i do każdego z osobna. Proszę Cię o przebaczenie za tak wiele złych pragnień, niedobrych uczuć i skłonności oraz za tak wielu, o Jezu, którzy przekładają miłość do stworzeń na Twoją miłość. I aby oddać Ci całą chwałę, której oni Ci odmówili, ofiaruję Ci wszystko to, co Twoje uwielbione serce dokonało i czego nieustannie dokonuje. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami, oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim, błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.